Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a, z Areny Magiem. Tak jak widzicie, mamy 1-0, no i gramy. Sprawdziłem, Areny Magiem jeszcze nie było, natomiast były odcinki z talią, dla maga. Także wybór wczorajszy był słuszny. No i zobaczymy. Teraz mam zamiar rozegrać tak ze trzy gierki i zobaczymy. Mam nadzieję, że będą jakieś zwycięstwa. A na razie szukamy godnego przeciwnika. No i coś znaleźliśmy. Gul'dan. Swoją drogą, odnośnie talii, myślałem właśnie, żeby zrobić odcinki dotyczące, tego sobie rzucimy, dotyczące Demon Locka, czyli takiego Warlocka na demonach. Dzisiaj miałem okazję troszeczkę nim pograć, wbiłem 11 rangę, znaczy miałem w sumie dwie gwiazdki na tej 11 randze. Może do końca miesiąca uda mi się wbić 10 rangę, ale zobaczymy. Co my tu mamy? Mamy zombiaczka. Warlock raczej nie ma broni, więc sobie wyrzucimy ten szlam. Natomiast upadłego bohatera zostawimy sobie tam na czwartą turę, dajmy na to. Chociaż no, w czwartej turze chcielibyśmy jeszcze wrzucić jakieś Yeti, tak? Ale zobaczymy, co on tutaj zagra. No, zastanawia się, zastanawia. Ale chyba wymiana będzie. No, przyznam szczerze, że dla niego to jest na plus, tak? Ponieważ no, on poświęca jednoturowego dropa za naszego drugoturowego. Mamy ogra i tutaj jesteśmy zmuszeni zagrać tego upadłego bohatera. Przy odrobinie szczęścia ten ogr spudłuje i zaatakuje nas. O właśnie. Także nam jest to jak najbardziej na rękę. To tutaj zdecydowanie musimy zabić to w tym momencie, ponieważ pozostawianie tego przy życiu może być dość uciążliwe. No tak zresztą jak ten chochlik krwi, tak, ponieważ co turę bufowanie jego kreatur no, nie jest na rękę. A stosunkowo ciężko będzie się nam pozbyć tego chochlika, bo nie mamy jakichś obszarowych czarów. Ale jakoś sobie poradzimy. Mam nadzieję. Uła. No nie fajnie, nie fajnie. Zastanawiam się, kogo tutaj zagrać tak naprawdę. No zagramy to pędzące godo. Może tego taunta zabije. Najgorszą z możliwych opcji zabił, no ale cóż. Tutaj zbijemy mu tarczę, bo okej, no on może mieć Dead Coila, tak, ale przy odrobinie szczęścia nie będzie miał. O kurde. Potężny strażnik zagłady. No 6 na 8. Chociaż no okej. Mamy na to odpowiedź. Także nie jest tak źle.
No oczywiście, musiał w niego, no. My zrobimy sekunda, w drugą stronę. Najpierw zabijemy sobie to i zamrozimy w ten sposób, żeby pozbyć się tego chochlika, ponieważ on tak krwi potrafi napsuć. A w kolejnej turze, no on tutaj dostanie to życie, tak, ale... Cholera jasna, no. No. Łatwo nie dadzą zabić tego strażnika zagłady. Zagłada dla mnie. Dobrze. Sytuacja, no cóż. Nie jest aż tak satysfakcjonujące, bo nie mamy AOE. Jeśli on się właśnie w ten sposób wysypie, no to nie mamy jak tutaj z tym działać, tak? No, może to nam coś uratuje. Zagramy tak. Zagramy tak. I spróbujemy jeszcze... Nie wiem nawet, co tu atakować. No i zagramy tak, no nie wiem. Zawsze tam plus jeden dostanie. Ale zastanawiam się, czy niezbyt pochopnie. Tutaj zagrałem. Ooo. Nie, tutaj już nie ma szans w sumie. Nie będziemy mieli możliwości, żeby pozbyć się tych wszystkich kart. No, nie jest czymś takim. No, możemy sobie wystawić, ale... Możemy nawet tak zrobić, ale no, on już nas zabija, tak? 4, 12. Dobre zagranie, także... Przejdźmy po prostu do kolejnej gry. No, 1-1. 1-1. No, może nam jeszcze skoczy jakiś czar. Tu w sumie mogłem zagrać. No właśnie, bo tutaj mam questa, tak? Siłacze do boju. To mogłem tamtego widmowego rycerza zagrać. To miałbym jeszcze jedną kreaturę za 5 man. Ale cóż. No tak jak mówiłem, no w tej talii brakuje, zdecydowanie brakuje nam tych kart AOE. I ten chochlik nam trochę napsuł szyków. Nie mogliśmy tak łatwo zabić tamtego demona, tak, 6 na 8. Zobaczmy, co tu mamy. Piąteczkę sobie odrzucimy. Lustrzany byt Yeti. Lustrzany byt zostawimy sobie na późniejsze tury. Czwórkę jedną zostawimy. Może coś nam wpadnie na pierwszą turę. Okej. Okay. Mamy czaromiota. Nie jest źle. No i się przywitamy. Mamy pancernego rumaka. Ale... Przyznam szczerze, że jakaś karta na drugą turę by się jeszcze przydała. Mówisz, masz. Karty z top decku najlepsze. Kurzotron jakiś? Nie, coś tańszego. O. No, całkiem fajna karta. Znaję. Zobaczymy, jaki czar dostaniemy.
Demoniczny ogień. No, dwa punkty obrażeń. Zawsze przydatne. Tutaj prawdopodobnie pójdzie wymiana w ten sposób. Chyba że jeszcze dostanie jakąś dopałkę. Co tu robić? No właśnie. Okej. Jakoś wielce nas to nie boli. Bo możemy zrobić w ten sposób. Tutaj zabijemy. I atakujemy. Jakoś utrata nam 5 punktów życia nie boli nas. Natomiast tutaj staramy się zachować jak największą ilość kreatur na stole. Tym bardziej, że mamy przywódczyni kultu. Przywódczynie. Dzięki czemu możemy dobrać karty za pomocą tych dwóch. No, ona to co miała, to już zrobiła. Tutaj wyrzucimy sobie Yeti. Spróbujemy wymienić. On już ma szarżę. Więc tutaj wymienimy sobie w ten sposób. I tutaj trójeczka w twarz. Teraz będziemy mieli 6 many, więc albo tutaj przywódczynię kultu wrzucimy i wymienimy naszego czarmiota, albo i nie. Kurczę. To jest bardzo, bardzo mocna karta, muszę przyznać. Jednak te 2 punkty obrażeń za 2 many to robi swoje. Wrzucimy coś, co ma dużo HP, bo jakbym wrzucił Yeti, to on mógłby spokojnie najpierw zaatakować Hero Power i potem dobić tym upadłym bohaterem, więc wymiana tam kreatury za 2 many za Yeti, które kosztuje 4, no nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jakieś pajączki rzucił. A tu za wszelką cenę będzie chciał się wymieniać. No dobrze. Rzucimy sobie to. O! To jest nowa karta. I bardzo ciekawe zastosowanie. Dobrze. Tutaj zagramy w ten sposób. Dobierzemy sobie jeszcze jedną kartę. No i okej. Mamy stożek zimna, mamy spod ziemi. Jakieś czary są. Powiedzmy. Tutaj zrobimy w ten sposób. Dogramy sobie to. I... No i zabijemy. On teraz będzie miał 8 many, ale żeby zabić tą kreaturę, to albo jakiś czar, albo poświęcenie całego stołu plus Hero Power. Więc trochę tej many zmarnuje. Znaczy zmarnuje, no wykorzysta, tak? No właśnie. Właśnie w ten sposób.
My teraz zamrozimy sobie. I wtasujemy mu te trzy karty. Gotowe. No, on ma teraz 20 kart. Więc jakiś procent szans na to, że nam wyskoczą jakieś pajączki 4x4 na stół jest. Jeśli nie będzie miał Fireballa, to byłoby... No... Niestety... Uła! Całkiem mocna karta. Chciałbym go jakoś uratować, więc... Tylko prawda jest taka, że... Będzie to dość ciężkie. To będziemy musieli zagrać w ten sposób. Tutaj sobie to zamrozimy. I tu jeszcze... zaatakujemy w ten sposób. No i dogramy nasz szlam. Zobaczymy, co on będzie tutaj miał. Uła. O, to jest jego AOE. A cesarska kobra wcale nas nie cieszy. Dobrze, musimy poświęcić naszego żywiołaka wody. Tutaj ewentualnie dogramy jeszcze widmowego rycerza, bo on nie może go zabić żadną kartą z ręki. No, chyba że jakimś AOE, jakiś Flamestrike albo coś. No, tego to się nie spodziewałem w ogóle. No, okej. No dobra. Rzucimy sobie Yeti, zagramy jeszcze niestabilny portal. W sumie w drugą stronę powinienem. O, to sobie dogramy. Zagramy w ten sposób. No i okej. To wszystko. Tutaj teraz tak naprawdę liczymy na tą zasadzkę, co wcześniej podrzuciliśmy. Bo bez tego może być ciężko. O kurde. No, trzech czempionów jest u niego. Ale okej.
rzucimy to. Jego zamrozimy. I zobaczymy, co on tu wykombinuje. Sekret. I drugi. No dobra. Okej. Dorzucimy jeszcze to. I zagramy w ten sposób. Już. No powiedzmy. No i zobaczymy. Okej. Mamy pierwszego pająka. Mam nadzieję, że nie ma Flame Strike'a teraz. Bo jeśli ma, to jest już no, pozamiatane. W sumie nie musiał mieć Flame Strike'a. Wystarczyło dwóch magów z Dalaranu. No dobra. To zagramy w ten sposób. Tak. Pozbędziemy się tutaj jednego tego mistrza magii. No i liczymy. Liczymy jeszcze na dwa pająki. No okej. Zawsze jakieś kody jest rozwiązaniem. No tu niestety... Jest. No, RNG nie stanęło po mojej stronie. Ale to nic. W sumie lepiej to. No to jest, no okej, okay, daje te obrażenia od zaklęć plus 1, tak, ale to jest kreatura 1 na 1, więc... No już 2 na 1. Czemu nie możesz zagrać? Kukła. Gdy zginie przyjazny stronnik, przyzwij losowego stronnika o takim samym koszcie. Tak się zastanawiam, ponieważ jeśli teraz by doszedł nam pająk, który jest kartą za zero tak naprawdę, to czy istnieje ryzyko, że dostaniemy, nie wiem, jakiegoś Wispa za zero? A nie. On jest za 3. No dobra. Zobaczymy, co za te 3 dostaniemy. Okej, lodowy furiat. Że tutaj za wszelką cenę nasz przeciwnik chce nas zabić. No tutaj już desperacja z mojej strony. 8 punktów ataku w kreaturę, która ma 3 punkty życia.
No i po dłuższym zastanowieniu trzeba było jednak zachować to na czempiona. Co to jest za czar? Na kompost. Okej. Wiedza to potęga, a ja wiem sporo. Wiedza to potęga. Gotowe. No i cóż. Niestety, ale druga przegrana. No to co, do 3 razy sztuka. Przynajmniej poziom wbiliśmy. Dostaliśmy złotego polimorfa. No, z 1-0 zrobiło się 1-2. No to chociaż na koniec odcinka mam nadzieję, że będzie 2-2 chociaż. Bo nie chciałbym robić takich krótkich aren, tam po 2 odcinki. Tak to nie nadążę ze zbieraniem tego golda. Jaina kontra Gul'dan. Okej, mamy niestabilny portal. Mamy Grudka. Piątki sobie odrzucimy. No i okej. Całkiem dobre rozdanie. Zobaczymy, co on zagra w pierwszej turze. Nic. Więc my sobie zaczekamy. Coina zostawimy i wtedy w trzeciej turze możemy wrzucić jakieś Yeti albo tego pretendenta. No, w zależności, co on będzie grał. Okej. Nie najgorzej. Wrzucimy tego Gluta. Okej. On jeśli będzie chciał, to i tak nam zabije tego Gluta, a my mu damy do rozrywki Yeti. No, tak jak mówiłem. Ciekawe. Tego. Tak, powinniśmy się go pozbyć. Rzucimy najpierw niestabilny portal. Potem zobaczymy. No, całkiem dobra kreatura, ale zostawimy ją sobie na później. Teraz dobijemy. Chociaż. Już nie, w sumie powinniśmy go wrzucić, ponieważ po Yeti nam zginie od tego chochlika. Natomiast on teraz będzie musiał poświęcić te 2 kreatury, żeby nam zabić to. No i zostanie z jednym chochlikiem, 1-1. Tutaj musimy się szybko tego pozbyć, oby była szarża, nie, kurczę niestety, no o jeden, tak byśmy go szybko zabili, ale, Jezu, jeszcze chochlikoza, za 2. Za 2.
No to wysypiemy się teraz. Aż z dwóch kreatur. I teraz liczymy na tą ognistą lancę. Zdecydowanie liczymy na ognistą lancę. Dziękuję. To sobie zabijemy. I to sobie dorzucimy. No, z tego co słyszałem, to chyba moi współlokatorzy przyszli, więc jakbyście tam słyszeli w tle jakieś głosy, to przepraszam. No, ale w takiej sytuacji obawiam się, że chyba dzisiaj uda nam się skończyć tą arenę. Prawda, z dość słabym wynikiem. Ale cóż. Tego się pozbędziemy. No, za 4, ok. No i tutaj wyrzucamy to, co mamy. I ile ma? 12. No tak, zabija nas. Dobre zagranie. Niestety arena magiem nie udała się. No, statystyki 1-3 nie są najlepsze. Ale nie łamiemy się. Kolejne będą lepsze. Całe dwie paczki. No, 35 golda. I pakiecik. Zobaczymy, co tutaj w tym pakiecie mamy. Legenda? Nie. O, mamy rzadką, mamy epicką. No, dwie rzadkie, jedna epicka. No dobra, zobaczmy sobie te rzadkie. Mistyczka z Kezanu i przyzwanie zwierza, a epicka cieniomantka. 2 na 1. Zadaj 3 punkty obrażenia każdemu bohaterowi. No, do jakiegoś agro kapłana? Czemu nie? Dobrze, moi drodzy, to na tyle w tym odcinku. No niestety, bardzo szybka arena. W przyszłym tygodniu, tak jak mówiłem, myślę, że będzie talia Warlocka stworzona na demonach. Natomiast ja żegnam się z wami, no i zapraszam was do moich innych filmów. No i na razie, trzymajcie się, cześć.